Staraj się go regulować. I staraj się go podgłaśniać, a nie ściszać. Przewieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Mary E. Wilkins Freeman. Pokój przy holu. Część trzecia. 30 stycznia. Wczoraj usłyszałem na temat mojego pokoju przy holu coś, co dziwnie na mnie wpłynęło. Za nic w świecie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to mnie onieśmieliło, napełniło strachem przed tym, co niezwykłe, czy raczej w jeszcze większym stopniu pobudziło mego ducha przygody i odkrywczości. Byłem w uzdrowisku i siedziałem na werandzie, sącząc leniwie swą wodę mineralną, gdy ktoś wymówił moje nazwisko. Pan Whitcroft? Powiedział uprzejmie, pytająco i nieco przepraszająco, jakby na wypadek ewentualnej pomyłki co do mojej tożsamości. Odwróciłem się i ujrzałem dżentelmena, którego od razu rozpoznałem. Rzadko zapominam nazwiska czy twarze. Był to niejaki pan Addison, którego często widywałem 3 lata temu w małym letnim hoteliku w górach. Zawarłem z nim jedną z tych przelotnych znajomości, które niewiele znaczą, czy to w pozytywnym, czy negatywnym sensie. Nigdy nieodnowione nie budzą żalu, jeżeli natomiast zdarzy się okazja do ich odświeżenia, przyjmuje się ją bez wahania. Tak czy owak, nie budzą większych emocji. Aczkolwiek teraz, w mym opłakanym, samotnym stanie, widok twarzy rozpromienionej z powodu rozpoznania znajomego jest raczej wdzięczny. Odczułem wyraźnie zadowolenie ze spotkania go. Usiadł obok mnie. Również miał szklankę wody. Jego zdrowie, choć nie tak nadszarpnięte jak moje, pozostawia wiele do życzenia. Addison wcześniej często bywał w tym mieście. Kiedyś nawet tu mieszkał. Spędził w uzdrowisku 3 lata, codziennie pijąc tutejsze wody. Stąd też wie o miasteczku, które nie jest zbyt duże, niemal wszystko, co jest warte uwagi. Zagadnął mnie, gdzie się zatrzymałem. A gdy podałem mu nazwę ulicy, z niejakim poruszeniem spytał o numer domu. Gdy odpowiedziałem, że to numer 240, wyraźnie drgnął i rzuciwszy mi przenikliwe spojrzenie, przez chwilę w milczeniu sączył swą wodę. Tak wyraźnie zdradził się, że posiada jakąś ukrytą wiedzę na temat mego miejsca pobytu, że postanowiłem go wypytać. Co pan wie o domu przy Pleasant Street 240? Powiedziałem. Och, nic takiego, odparł wymijająco, popijając wodę. Po chwili jednak spytał głosem, któremu najwyraźniej starał się nadać zdawkowy ton, który zajmują pokój. Kiedyś sam mieszkałem przez kilka tygodni przy Pleasant Street 240, dodał. W tym domu chyba zawsze był pensjonat. O ile wiem, stał pusty przez kilka lat, zanim wynajął go obecny użytkownik, zauważyłem. Potem odpowiedziałem na jego pytanie. Zajmują pokój przy holu na 3. piętrze. Dość skromne to lokum, ale wystarczająco wygodne jak na pokój przy holu. Pan Addison jednak był tak wyraźnie skonsternowany moją odpowiedzią, że zacząłem uparcie dochodzić przyczyny tego stanu, a on w końcu się poddał i podzielił ze mną swą wiedzą. Swe początkowe wahanie tłumaczył zarówno niechęcią do okazania czegoś, co mógłbym uznać za niemęskie przesądy, jak i tym, że nie chce wywierać na mnie wpływu idącego dalej niż pozwalały na to związane ze sprawą fakty. No dobrze, opowiem panu Whitcroft, powiedział. Krótko mówiąc, wiem tyle. Kiedy ostatnio słyszałem Pleasant Street 240, dom pozostawał niewynajęty z powodu jakiejś brzydkiej afery, która rzekomo miała tam miejsce, choć nigdy niczego nie udowodniono. Doszło do 2 zaginięć i w obu przypadkach chodziło o mieszkańca zajmowanego przez pana obecnie pokoju przy holu.
Jako pierwsza zaginęła bardzo piękna dziewczyna, która przyjechała tu dla zdrowia i cierpiała podobno na głęboką melancholię, spowodowaną zawodem miłosnym. Zakwaterowała się w tym pensjonacie i zajmowała pokój przy holu przez jakieś 2 tygodnie, aż pewnego ranka znikła, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Skontaktowano się z jej krewnymi. Nie miała ich wielu. Przyjaciół też nie. Biedna dziewczyna. Przeprowadzono dokładne poszukiwania, ale gdy ostatnio słyszałem o tej sprawie, wciąż uznawano ją za zaginioną. Zatrzymano 2 czy 3 osoby, ale nic z tych aresztowań nie wynikło. Cóż, to było zanim tu przyjechałem, ale drugie zaginięcie miało miejsce, gdy sam mieszkałem w tym domu. Zniknął świetny młody jegomość, cierpiący z przepracowania na uczelni. Sam musiał utrzymywać się na studiach. Przeziębił się, złapał grypę, a to w połączeniu z przepracowaniem omal go nie zabiło. Przyjechał tu na miesięczny odpoczynek i rekonwalescencję. Mieszkał w tym pokoju jakieś 2 tygodnie, może trochę krócej, gdy jednego ranka zniknął. Wtedy rozpętała się wielka wrzawa. Zdaje się, że mężczyzna przed zaginięciem kilka razy napomknął, że z pokojem dzieje się coś dziwnego, ale oczywiście policja nie zwróciła na to większej uwagi. Dokonywano zatrzymań na prawo i lewo, ale go nie znaleziono, a aresztowani zostali zwolnieni, choć niektórzy z nich do dziś dnia prawdopodobnie żyją w cieniu podejrzenia. Wtedy pensjonat zamknięto. 6 lat temu nikt nie chciał tam wynająć pokoju, a już na pewno nie tego pokoju przy holu, ale teraz pewnie zjechali się nowi lokatorzy i historia ucichła. Pańska gospodyni z pewnością mi nie podziękuje za jej odgrzebanie. Zapewniłem go, że dla mnie nie robi to najmniejszej różnicy. Spojrzał na mnie bystro i spytał bez ogródek, czy zauważyłem, by z tym pokojem było coś nie tak. Uciekając się do wybiegu, by nie skłamać, odparłem, że nie widziałem w tym pokoju nic, choć odrobinę niezwykłego. Co jest prawdą, bo rzeczywiście jak na razie nic tam nie widziałem. Czuję jednak, że w odpowiednim czasie coś zobaczę. Bo tej nocy nie widziałem ani nie słyszałem. Nie czułem zapachu ni smaku, tylko dotykałem. Tej nocy, ponownie rozpocząwszy eksplorację, Bóg jeden wie czego, ledwo zrobiłem krok, a już czegoś dotknąłem. Moim pierwszym wrażeniem było rozczarowanie. To komoda, a tamto się już skończyło, pomyślałem. Wkrótce jednak odkryłem, że dotykam nie tę starą, pomalowaną komodą, lecz coś, o ile mogą się zorientować za pomocą niewprawnych koniuszków palców, ozdobionego figurkami z wyrzeźbionymi skrzydłami. To były z pewnością długie, ostre zarysy skrzydeł, które zdawały się pokrywać arabeską z przeplatających się drobnych liści i kwiatów. Nie wiem, jakiego przedmiotu dotykałem. Mógł to być kufer. Może się zdawać, że przesadzam, gdy mówię, że w jakiś tajemniczy sposób w pewnym sensie nie przypominał kształtem niczego, czego kiedykolwiek dotykałem. Nie wiem, z jakiego materiału go zrobiono. Był gładki jak kość słoniowa, ale różnił się od niej w dotyku. Miał w sobie szczególne ciepło, jakby długo stał w gorącym słońcu. Ruszyłem dalej i napotknąłem inne przedmioty. Jak jestem skłonny sądzić, meble o nieznanych mi stylach, a może nawet zastosowaniach. Kształty wszystkich okryte były dziwną tajemnicą. W końcu podszedłem do czegoś, co musiało być dużym, otwartym oknem. Wyraźnie poczułem na twarzy powiew łagodnego, ciepłego wiatru, choć o kryształowej świeżości. To nie było okno mego pokoju, tyle wiem. Wyglądając przez nie, nic nie widziałem. Czułem jedynie wiatr na twarzy. Potem nagle, bez żadnego ostrzeżenia, moje wyciągnięte ręce napotkały na prawo i lewo żywe istoty. Istoty przypominające mężczyzn i kobiety. Namacalne stworzenia w namacalnym odzieniu. Czułem jedwabistą gładkość ich ubrań, które ocierały się o mnie, zdając się jakby owijać me ciało przelegającą siecią niczym pajęczyną. Stałem w tłumie tych ludzi, czymkolwiek i kimkolwiek byli, ale co dziwne, nie widząc nikogo, miałem dziwne uczucie rozpoznawania ich, gdy pośród nich przechodziłem. Od czasu do czasu jakaś znana mi dłoń lekko ścisnęła moją, raz objęło mnie jakieś ramię. W końcu zacząłem czuć się łagodnie niesiony i popychany przez ten miękko poruszający się tłum. Ich unoszące się ubrania zdawały się już zupełnie owijać mnie całego i znowu opanował mnie nagły strach.
Zapaliłem zapałkę i znalazłem się z powrotem w moim pokoju. Zastanawiałem się, czy by nie zostawić dzisiejszej nocy zapalonego światła. Ciekawe, czy możliwe jest, że sprawy zaszły za daleko. Ciekawe, co stało się z tamtymi ludźmi, tym mężczyzną i kobietą, którzy zajmowali ten pokój. Może lepiej trzymać się tu, gdzie jestem i nie posuwać się dalej? 31 stycznia. Tej nocy widziałem. Widziałem więcej niż potrafię opisać. Więcej niż godzi się opisywać. Coś, co natura słusznie skrywa, zostało mi ujawnione, ale nie do mnie należy zdradzanie zbyt wielu jej sekretów. Powiem tylko tyle, że te drzwi i okna wychodzą na przestrzenie, do których ta przestrzeń, którą znamy, jest zaledwie przedsionkiem. Jest tam rzeka. Z tym obrazem wiąże się coś dziwnego. Jest rzeka, którą można odpłynąć. Płynęła bezgłośnie, gdyż tej nocy mogłem tylko patrzeć. Zobaczyłem, że miałem słuszność, rozpoznając niektóre z osób napotkanych poprzedniej nocy, choć inne są mi nieznane. To prawda, że dziewczyna, która zniknęła z pokoju, była bardzo piękna. Wszystko, co tej nocy widziałem, oceniłem jako bardzo piękne przy pomocy jedynego zmysłu, jakim mogłem się posłużyć. Ciekawe, jakie to wszystko by było, gdybym mógł to objąć wszystkimi zmysłami jednocześnie. Może lepiej tej nocy nie gasić światła, a może by... Na tym kończy się dziennik pozostawiony przez pana Whitcrofta w pokoju przy holu. Rankiem następnego dnia po dacie ostatniego zapisu jego samego już nie było. Znajomy pensjonariusza, pan Addison, przybył tu i rozpoczęto poszukiwania. Zburzono nawet ścianę, na której wisiał obraz i odkryto coś dosyć dziwnego, jak na dom wynajmowany lokatorom, gdzie można by pomyśleć, żadne pomieszczenie nie powinno stać puste. Odkryto inny pokój, długi i wąski, długości pokoju przy holu, z tym, że węższy, niewiele szerszy od garderoby. Nie miał okna ani drzwi, a jedyne, co się w nim znajdowało, to kartka papieru pokryta cyframi, jakby ktoś dokonywał na niej jakichś obliczeń. Dużo mówiono o tych rachunkach i sugerowano, że udowadniają one istnienie piątego wymiaru, cokolwiek to jest, ale później stwierdzono, że nie udowadniają one niczego. Potem starano się uzasadnić hipotezę, że ktoś zamordował biednego pana Whitcrofta i ukrył ciało i aresztowano biednego pana Addisona, ale policja nie była w stanie przedstawić mu żadnych zarzutów. Dowiedziono, że całą tamtą noc spędził w uzdrowisku i nie mógł tego zrobić. Nikt nie wie, co stało się z panem Whitcroftem, a teraz mówią, że jeszcze dwie osoby zniknęły z tego samego pokoju, zanim ja wynajęłam ten dom. Pojawił się pośrednik. Obiecał włączyć nowo odkryty pokój do pokoju przy holu, a całość wytapetować i pomalować. Zabrał też obraz. Ludzie napomykali, że było w nim coś dziwnego. Nie wiem co. Wyglądał całkiem niewinnie. On go chyba spalił. Powiedział, że jeśli zostanę, załatwi z właścicielem, o którym wszyscy mówią jako dziwaku, żebym nie musiała płacić wysokiego albo w ogóle żadnego czynszu. Odparłam jednak, że nie mogłabym tu zostać, nawet jeśli to on miałby mi płacić. Że sama niczego się nie boję, choć muszę przyznać, że nie chciałabym wynajmować tego pokoju przy korytarzu nikomu, nie informując go o całej sprawie. Moi lokatorzy jednak by mnie opuścili, a wiem, że nie udałoby mi się znaleźć nowych. Powiedziałam mu, że wolałabym już mieć tutaj normalnego ducha niż coś, co wygląda na sposób na wyjście z domu donikąd, bez możliwości powrotu. Przeprowadziłam się i jak już nadmieniłam, dopiero przekonam się, czy mój pech powędruje za mną do nowego domu. W każdym razie tutaj nie ma pokoju przy holu. Tłumaczyła Katarzyna Bogiel. Muzyka Błażej Lindner, Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy.
Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl/tchnieniegrozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.